Część Boże. Ksiądz Marek Bał was. Kolejne nasze spotkanie przed trzecią niedzielą Wielkiego Postu. Dzisiejsze czytania pokażą nam drogę, jaką Bóg wskazuje każdemu z nas. Bowiem dzisiejsze czytania będą mówiły o przykazaniach Bożych. Najpierw będzie pokazane, jak te przykazania Bóg mówił do Mojżesza. To całe prawo, które Bóg złożył w Jego ręce, zostało spisane w Piśmie Świętym i dzisiaj to usłyszymy w tą trzecią niedzielę Wielkiego Postu, bowiem trwanie przy Jezusie, przy Bogu, to trwanie w nauce przykazań, to trwanie przy przykazaniach Bożych, bowiem jeżeli ktoś chce kochać Boga. Jeśli ktoś chce trwać w Bogu, chce trwać w wierze, to musi zachowywać Jego przykazania. Przykazania Jego nie są trudne, ale wypełnianie ich jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie. Życie tymi przykazaniami to pokazuje drogę każdego człowieka wierzącego. I to tylko ja nie będę tutaj dzisiaj mówił całego rachunku sumienia, bo łatwo jest go znaleźć w internecie. Jest nagrany, ja nagrałem kiedyś rachunek sumienia na podstawie dziesięciu przykazań. Zachęcam do poszukania tego w internecie. Wystarczy wpisać rachunek sumienia, ksiądz Marek Bałwas i znajdziecie to, i tam jest cały rachunek sumienia. Ja nie będę dzisiaj tutaj robił rachunku sumienia, bo gdy jeszcze nie byliście uspowiedzi, to warto ten dobry rachunek sumienia zrobić i z tej spowiedzi skorzystać. Ja tylko powiem. Czego Bóg od nas oczekuje poprzez przykazania. Pierwsze przykazanie to pokazuje, że On ma być na pierwszym miejscu, że dla On musi być tym, który ma być w naszym życiu najważniejszy. I jak wielu ludzi dzisiaj Boga odstawiło gdzieś zupełnie ze swojego życia. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy dla Boga czasu. Nie mamy czasu na modlitwę, nie mamy czasu na msze świętą. Nie mamy czasu na poczytanie Pisma Świętego, nie mówiąc o książce religijnej, o jakiejś płycie, gazecie religijnej. Nic z tego nie ma w naszym życiu. I ja nawet ostatnio słyszałem, jak jeden z kardynałów mówił, że wspominał swoje dzieciństwo i mówił o tym, gdy w jego domu, i gdy był mały, to główne miejsce w domu to był ołtarz. Ołtarzyk poświęcony Matce Bożej, gdzie była figurka tej Matki Bożej, gdzie były kwiatki przy tej figurce, które on mógł także latem przynosić, gdzie paliła się świeca i gdzie wszyscy gromadzili się codziennie na modlitwę. Kochani, to tak jak w świątyni, do świątyni się idzie na modlitwę, to dzisiaj usłyszymy w Ewangelii, jak Jezus wypędził sprzedawców ze świątyni. Bo do świątyni się idzie modlić, nie handlować z Bogiem, a my często chcemy tylko taki handelek też uprawiać z Panem Bogiem. Ale mówię to o tym, nawiązując do modlitwy, jak ważną rzeczą jest modlitwa, to opowiadałem ten przykład jednego z kapłanów, który mówił, że gdy był po kolędzie, to wtedy była po, po kolędzie, mąż zaprosił księdza na kawę, żona poszła robić kawę do kuchni, a mąż mówi to proszę księdza, chciałem powiedzieć księdzu, że moja żona to jest najpiękniejsza kobieta na świecie, a żona krzyczy z kuchni, ej stary, nie gadaj księdzu tych głupot, a mąż mówi proszę księdza, ksiądz jej nie słucha, to nie są głupoty, tylko rzeczywiście, to jest prawda, to jest fakt. A mówi ksiądz, nie, nie, no wie pan, nie będę się z nie będę się z Panem kłócił. Ale to chyba z żoną się tak dobrze dobraliście charakterami. O nie, proszę księdza! Mówi może charaktery to my mamy paskudne. No ale to chyba się w ogóle nie kłócicie. O nie, proszę księdza, kłócimy się prawie codziennie. Ale to jak to jest, że tak dobrze ze sobą żyjecie? Proszę księdza, widzi ksiądz ten krzyż u nas na ścianie? No widzę. U nas ten krzyż jest od dnia naszego ślubu. Dostaliśmy go do, od naszego przyjaciela i żeśmy sobie po ślubie przysięgli w domu, że będziemy się pod tym krzyżem spotykali codziennie na jedno Ojcze Nasz, na jedno zdrowaź Mario. Powiedzieliśmy, że sami sobie nie poradzimy, że będziemy potrzebowali pomocy Pana Boga i spotykamy się pod tym krzyżem, proszę księdza, już ponad 50 lat. Na początku jeszcze z dzieciakami, teraz sami. I wie ksiądz, że jeszcze żeśmy się umówili, że zwłaszcza jak się pokłócimy, to ten, kto się przyznaje do winy, to pierwszy wieczorem przechodzi pod krzyż. I żeśmy się pokłócili całkiem niedawno o lustro. Kupiliśmy nowe lustro, i żona się uparła, że chce, żeby to lustro było w pokoju. Ja mówię, że w przedpokoju, ta się uparła, że w pokoju. No to tak się pokłóciliśmy, przestaliśmy gadać. No to ja wieczorem lecę pod ten krzyż. I wieksiąd nie zdążyłem jeszcze dobrze uklęknąć, a ona już była obok mnie. I tak klęczymy i słyszymy w sercach głos. Dzieciaki, to tylko lustro. I gdy ja ten przykład opowiedziałem już kiedyś na jednych rekolekcjach, potem na antenie radia Maria, to taki był piękny odzew, że wiele małżeństw zaczynało się modlić. To dla mnie niesamowite. Jedna mężatka napisała: "Proszę księdza, ja dopiero teraz, mężatka z pięcioletnim stażem małżeńskim dowiedziałam się, co jest najważniejsze w małżeństwie." My żeśmy się nigdy jeszcze po ślubie nie modlili, A po tej audycji ja za zaproponowałam mojemu mężowi, żeby się ze mną pomodlił i z naszym trzyletnim synem. Na początku nie chciał, bo mówi, że przecież to wystarczy, jak ty się z nim modlisz. A ja mu powiedziałam, nie, bo to wiara zależy od ciebie. Ty jesteś głową rodziny. To wiara w naszym domu zależy od ciebie. I wieksiąc on uklęknął z nami do modlitwy. A nasz trzyletni syn wtedy się pierwszy raz porządnie przeżegnał. Nie były to jakieś wygłupy w kumiku. Tylko piękny znak krzyża i proszę księdza, jak ten syn się na niego patrzył. I powiedziałam na drugi dzień do męża: widziałeś, jak on się na ciebie patrzył. On jeszcze nigdy nie był tak dumny ze swojego taty, jak wtedy, gdy widział Ciebie, że Ty klęczysz i się modlisz. Wiek co on zrobił na drugi dzień, on na drugi dzień wziął tego naszego syna. Ja zanim ja przyszłam się z nimi modlić, to On uklęknął z nim razem. I on się patrzył na niego, jak on się na niego patrzy. Proszę księdza, co to był za piękny widok? Dziękuję księdzu za to, że ksiądz jest i za to, że ksiądz o tym powiedział. Dlatego ufam, że po obejrzeniu tego wiele w rodzin zacznie się wspólnie modlić. Wiele małżeństw, które się modli, może do dzisiaj nigdy razem nie modliło, rozpoczniecie wspólną modlitwę. I wtedy będziecie świadkami cudów w waszym życiu. Zobaczycie, jak wasze małżeństwo się będzie zmieniało i jak będzie pięknie. Pielęgnowała się w waszym małżeństwie miłość, umacniana przez wspólną modlitwę. Do czego z całego serca zachęcam. Szczęść Boże, ksiądz Marek Bałas.